Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Na tym filmie wracamy do pokarmów z Niemiec, do pokarmów NatureHolic, które otrzymałem jakiś czas temu z Niemiec. Wtedy Wam pokazałem taki unboxing, a dzisiaj przyjrzymy się bliżej tym pokarmom i zobaczymy także, jak krewetki reagują na ten pokarm. Pierwszym pokarmem jest NatureHolic Protein Food. Proteinki dla naszych krewetek to jest coś bardzo ważnego. Powinniśmy je podawać w miarę regularnie. Kolejnym pokarmem jest taki pokarm podstawowy dla krewetek. I następnym produktem jest pokarm mineralny. Pokarm mineralny w takich kosteczkach. Fajnie, że nie jest to pelet. Tutaj duży plus producent ma u mnie, że to jest w kostkach, a nie w pelecie. Mineralny, podstawowy pokarm i proteinowy. Dobra, mamy nasze trzy pokarmy, więc po kolei sobie każdy pokarm otworzymy i zobaczymy, jak to w środku wygląda. Więc zabieramy się za mineralny. Okej. Tu sobie wysypiemy. To jest nasz mineralny pokarm. Teraz otworzymy pokarm podstawowy. Zobaczcie. Pokarm podstawowy. Naprawdę fajne kosteczki. Ładnie pokarm wykonany. Zobaczymy jeszcze pokarm proteinowy. Sobie go z boku wysypiemy. Pokarm proteinowy. Więc mamy trzy nasze pokarmy. Tak to mniej więcej wygląda. Nasze trzy pokarmy. Po lewej stronie proteinowy. Później podstawowy, zielone kosteczki i produkt mineralny. Jeszcze jedna taka informacja, że pokarmy są dosyć wilgotne, nie? Przeważnie się spotyka pokarmy w kostkach, jak na przykład Mosura, czy BWS, czy Shirakura, że to są twarde pokarmy. Te pokarmy są dosyć miękkie i takie, bym powiedział, wilgotne, nie? Zobaczcie z bliska, jak to wygląda. Ładne pokarmy, starannie wykonane. Nie jest to spiek. Tu mamy proteinowy. Tu mamy pokarm podstawowy. A tu mamy pokarm mineralny. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć poszczególne kosteczki i wrzucić je do zbiorników z naszymi krewetkami. Pokażę Wam, jak krewetki reagują na dany pokarm. Wezmę po jednej kosteczce z każdego pokarmu i pójdziemy z tym do krewetek. Tak będzie wyglądał zestaw dla krewetek, więc idziemy do zbiorników. Pierwszą kosteczkę z pokarmem proteinowym wrzucimy sobie do akwarium. Kosteczka poleciała i zobaczmy, co krewetki na to. jest to pokarm mineralny. Kolejnym pokarmem, jaki wrzucimy, będzie zielona kosteczka, pokarm podstawowy. Zachęcam do przetestowania. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, cześć.